Bedwarsy w końcu wróciły na kanał, słuchajcie, po 3 miesiącach przerwy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na najnowszej wersji Bedwarsów. Siema. Jest 8 graczy, jesteśmy my, mamy nasze łóżko, każdy ma swoje łóżko. Oczywiście odradzamy się do momentu, aż po prostu nie zniszczą nam naszego łóżka. Jak widzicie, drewno się spawnuje raz na jakiś czas, więc trzeba tutaj na spokojnie korzystać z tego drewienka. I jak widzicie, już tutaj mam Olifa jako pierwszego, więc lecę od razu do niego. O nie, nie, dobra, nieważne, to był słaby pomysł. Słaby kol, dlatego że słuchajcie, nie mam drewna, żeby się do niego dobudować do końca. O, cegły, cegły są zawsze lepsze. O, patrzcie, o, Olif, co się stało? A, spadłeś do wody nie możesz spać, słuchaj. Bo woda jest, jak... O, nie. O, bo woda jest, że się zabija. Tak jakbyś z wysokości spadł. O nie, nie mogę zabudować się. O nie, nie, jak blisko. O nie. Co się dzieje? Rozwalę, rozwalę, rozwalę na jeden raz. Chyba nie uda mi się, on się odrodzi. O, o, uniki. O, udało mi się. Przepraszam, Olif. Ej, czemu ty mnie nie możesz zabić? Nie wiem dlaczego, ale jakoś słabo strzelasz po prostu z tej broni. Tak mi się wydaje, jest, udało mi się. Niefartownie. Jest, jeden wyeliminowany. I słuchajcie, także tutaj są, jak widzicie, na naszej wyspie dodatkowe rzeczy, które nam pomogą przeżyć dłużej. O nie, ktoś widzę, że do środka poszedł, a na środku są najlepsze bronie, oczywiście, tak jak w normalnych, prawidłowych Bedwarsach. Dobra, uleczyłem się na maksa, w miarę... O, to jest dobra broń i to jest... Czemu ja jej nie wziąłem? Od samego początku! Gdzie? Skąd ty do mnie strzelasz? Gościu! Ja nie wiem... O, widzę. O kurde, headshot! A, niestety. Ale słuchajcie... Mamy nieskończone życia, oczywiście do momentu, aż nie zniszczą naszego łóżka. Więc jest dobrze, dajemy radę. O, patrzcie, co tu jest. Zobaczmy, co tu się kryje, tylko żeby nie wpaść do wody. Najważniejsze, nie wpaść do wody, bo ona zabija od razu. Uuu, to się przyda zdecydowanie na Bedwarsy. To jest dobra broń. To co? Chyba czas na atak. Chyba czas na atak. Kogoś strzela. Co w sumie nie muszę robić, bo on mi tak na, tak jakby pomaga troszkę w tym tutaj, żeby tutaj jakoś... Hello! Nie! Zabił mnie, wampiro! Ale było blisko, już czułem, że normalnie będę ci rozwalał to łóżeczko. Ale ci się udało. A, przykro mi. Przykro mi, dobra, wypijemy. Nie, proszę mnie jebić, proszę mnie jebić. Dajcie mi wypić potkę, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dobra, lecimy. Lecimy na atak. O, tutaj słaby kol, wampiro. Słaby bardzo kol. O, nie, nie. Dobra, dobra, jest git. Jest git, jest dobrze. O, dobrze, pomógł mi ktoś. Jest, rozwalane łóżko. Ale odrodził się jeszcze ostatni raz. I ta nieśmiertelność straszliwa. Jest. Uciekamy. Nasze łóżko ma się dobrze, jest git, nasze łóżko ma się apki co bardzo dobrze, nawet powiedziałbym. Nikt tutaj, do nas nie idzie! Nie ma maców, nie mam maców. Dobra, bierę macy. Dobra, trzeba się uzbroić, słuchajcie, w cierpliwość póki co, jak na razie, póki nikt nas tutaj nie zachodzi. Można się uzbroić w cierpliwość, pozdobywać sobie maciki, które w sumie są bardzo ważne akurat na tej mapce, bo ich ciągle brakuje po prostu, non stop. Gościu, gościu! Nie ma tak, nie ma tak. A, no tak, i mamy jeszcze przecież potki, których zapomniałem pić. Idę sobie tutaj, bo czemu by nie? Hello, hello, jestem na wyspie, tak! Słuchajcie, o, jakiś skarb tu jest ukryty, z którego nie mogę zablokować się, bo, aha, to super skarb, super, cudownie. O, nie! Okej. A my, słuchajcie, idziemy zobaczyć, co się kryje tutaj, na samej górze. Huh? Co tu? Uuu, tu też coś fajnego jest. Biorę. Zostało 2 graczy, słuchajcie. Jestem ja i 2 innych graczy jeszcze tylko. Okej. Okej, zabraknie mi matców. Nie ma co iść, nie ma co iść, zabraknie mi matców. Zostawiam tu. Ale hedzior od razu. Pierwszy strzał hedziorek. Tylko gdzie jest jeszcze jedna osoba, bo jakby... Jedną widzę, a druga? Druga może się gdzieś kryć. I czekać na dobry moment, żeby rozwalić moje łóżko. Więc trzeba zawsze uważać na plecy, żeby się ktoś tutaj nie pokazał za chwilę. Ale wiecie co, ja wróżę tutaj, że pierwsza runda będzie należała do mnie. Zobaczycie, pierwsza runda będzie moja. Jak nic. Więc patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się teraz dzieje. Trochę się boję. Macy. Macy, znowu zabrakło maców. O, o, co jest? Nie, już się bałem, że to moja wyspa. Czy mi się wydaje, czy został jeden gracz, tylko po prostu jedno jeszcze łóżko tam jest. Niepotrzebne.
Czekamy na jeszcze jednego matsa. Dobra, czy coś się, czy jakieś matsy? Jest, są matsy! W końcu. Ile można było czekać, no. Dobra, idziemy tutaj zlikwidować to łóżko. Nie wiem, czy to jest łóżko jakiegoś gracza, czy nie, ale wiem, że na pewno trzeba je zlikwidować. Raz, a dobrze. Żeby na 100% być pewnym, że nikt tutaj nie będzie mi przeszkadzał. Że zostanie tylko jeden na jeden. Czy to jest jakiś taktyk, któryś z... Nie, jednak nie. Dobra, rozwalamy łóżeczko. Żeby być pewnym, może gdzieś się kryje, kto wie. Kto wie, może to jest taka taktyka na kampę. Lepiej się pozbyć. Okej, okay, udało się. Pozbyliśmy się. Idziemy dalej. A few minutes later. Idę po więcej matsów. Zbieramy maciki. O nie, poszedł na moje łóżko. Poszedł na moje łóżko. Teraz mam dwie możliwości. Albo się zabić i zrespić się w łóżku, albo, słuchajcie, przejść do ataku. O! Myślę, że w tym momencie najlepszy będzie atak. Po prostu atak. On już wraca, ja wiem to. O nie, zrespił się sam. On ma teraz nieśmiertelność przez chwilę. Unikać teraz wszystkiego. O nie! Nie! Co? Dobra, słuchajcie, więcej matsów jest potrzebne do tego, do ostatecznego ataku. Ale teraz nie ma problemu już takiego jak wtedy, dlatego że musimy iść na siebie nawzajem, więc jakby nie będzie takiej możliwości, że ja rozwalę jemu łóżko, a on mi. Raczej zakończy się to pojedynkiem po prostu teraz. Kto wygra, kto będzie wygrywał kilka rund z rzędu, kilka pojedynków z rzędu, ten wygra pewnie. A few moments later. Okej. O nie! O! O, jest! Ale nie, to nie jest takie proste, słuchajcie. To nie jest takie proste. Bo zobaczcie, co się dzieje. On teraz ma nieśmiertelność przez jakiś czas. O nie! O, jest! Teraz mam okazję! Mam okazję, malutką, ale mam... Uwaga! Co? A gdzie on się zrespił? Czy ja wygrałem? Tak, jest! Zwycięstwo! Nie ma nikogo już! Tak! Pierwsza runda! Druga runda! Wszyscy wiedzą na pewno już, jak się gra i tak dalej, słuchajcie. I nawet ja wiem, żeby na samym początku iść do skrzydek. Tutaj, o, polepszę bronię. I dodatkowo, jeszcze, trzeba zrobić tego parkurka szybkiego w poszukiwaniu shotguna. Tak jest, mamy to. W tej rundzie, słuchajcie, już będzie tak na szybkości po prostu. Wiecie, o co chodzi. Wszystko wytrenowane, wszystko przećwiczone. Początek jest dobry, żeby po prostu sobie poczekać na matsy. Tak jest najlepiej. No, tutaj kogoś widzę. Okej. Kapiczu! O Jezu, próbował coś tu zrobić. Dobra, widzę, że tutaj taktyka na zabudowanie łóżka. Ale nie do końca. Nie do końca działa. Przepraszam, Jasina. Czy ja jestem w stanie już ci rozwalić łóżko? Nie, bronisz swoim ciałem to łóżko. Jest, udało się. Ale umarłem. No dobra, czyli zostało jej 5 ostatnich HP. Zobaczymy, co zrobi. Zobaczymy, co zrobi. Ja wiem za to, co zrobię. Rozwalę tak, żeby nie miała matsów. O! Przepraszam, że tak to musiałem zrobić, ale no wiesz, jakby tu jest pojedynek, nie? Trzeba wygrać, pojedynkujemy się ze wszystkimi. Okej, okay. Mamy dwa mat. Teraz słuchajcie, będzie już easy, dlatego że mamy dwa generatory matsów. Tam się... Ja cię znam, w poprzedniej rundzie z tobą miałem największy pojedynek. O ty kurde. Ale słuchajcie, musimy się pozbyć najpierw osób, które są najbliżej mnie, dlatego że... Jakby wam to powiedzieć, to one najprościej mają najprostszą drogę do mnie, jakbym gdzieś poszedł w poszukiwaniu innych graczy. Więc jakby najlepiej jest się ich pozbyć, nie? A ten tutaj mi przeszkadza strasznie. Próbuję wyeliminować jego wroga, a ten do mnie strzela, serio. 6 HP. Hello neighbor. O kurde. Dobra, teraz robimy tak. I co? No nie! Czy on się nie odrodzi przez to, że zabudowałem bazę? I dobra, poznałem buga. Przepraszam, Kapiczu, chyba wydaje mi się, że się nie odrodzisz. Przez to, że zabudowałem, czyli nie można zabudować łóżek. Czyli dlatego też poprzedni gracz, słuchajcie, w poprzedniej rundzie się nie odbudował. Nie odrodził, dlatego że sam sobie zabudował. Po prostu. A nie można zabudować, bo wtedy spawn się psuje. Okej, okay, to jest jakaś wiadomość.
Szkoda, że tylko ja cię zabudowałem, ale sam też się wcześniej zabudowałeś, więc najpierw rozwaliłem twoje schody. Więc jest gitara. Jest gitara. Dobra, lecę dalej. Hello. O nie! To nie ten rewolwer! To nie ten szybkostrzelny rewolwer! A co tu się stało? Czemu ja... Ktoś mi rozwalił łóżko? Serio, gdy nie patrzyłem, ktoś mi rozwalił łóżko? Nie! Dobra, zobaczymy ten pojedynek, jak się zakończy. Later. O, tutaj co się dzieje? Nawet ja tego nie zauważyłem! Popatrzcie tylko! Podejście od tyłu! Podejście od tyłu, słuchajcie! I zniszczone łóżko! Ostatnie życie piłkarcu zostało. Strasznie współczuję. Strasznie współczuję, bo nie wiem, ale... O! Kolejne łóżko zostaje rozwalone? Deadpool obroni przed Olifem? I słuchajcie, piłkarka rozwaliła Deadpoola! I piłkarka rozwaliła łóżko! Co tu się dzieje? Zostało ostatnie łóżko! Nie wiem, chyba wydaje mi się, że nie da się tego przegrać po prostu już w tym momencie. Nie możesz tego przegrać, nie ma szans! Tutaj pojedynek ostatnich żyć po prostu. A jak tu się to potoczy wszystko? Ostatnie życie. Chłopaki muszą chyba się zebrać i po prostu iść rozwalić tamte ostatnie łóżko, jeżeli chcą... Coś zadziałać tutaj. W jakiś sposób zadziałać. Chyba team musi być. O kurde, ale podejście z dwóch stron. O kurde, co się dzieje? O, brawo! Czy tutaj łóżko zostanie rozwalone? Czy nie? O nie, nie, oni chcą walczyć między sobą. Mimo, że mają ostatnie życie, a nie chcą się teamować. Chcą walczyć między sobą, każdy chce walczyć o zwycięstwo. Deadpool zabija Olifa. O nie, piłkarka żyje. Tego jestem pewien, że piłkarka jeszcze żyje. Ale pojedynek, piłkarka wygrywa i idzie po łóżko, po raz kolejny. Idzie po łóżko, czy rozwali to łóżko? O nie, o nie, o nie. Jest rozwalone i teraz ostatnie życie mają oboje. O kurde. Co? Co? Gratulacje, niestety czemu masz anonimowego? Nie wiem kim jesteś. Dezezer, czy to grasz, ty tak grasz tą piłkarką? Tak, kurde, słuchajcie, Dezezer zwycięża. W ogóle ten pojedynek ostateczny był... Jakiś niesamowity! Co tu się stało? Dezezer ograł... Jako jedyny nie miał łóżka. Dobra, nieważne. Sami widzieliście zresztą. Widzimy się, słuchajcie, w następnym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę, żeby subskrypcję na kanale. Dziękuję za oglądanie. Do następnego! Hej! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka! Cześć!